Drodzy Państwo, będziemy się spotykać dosyć często ze względu na to, że pozazdrościłem szwedzkiemu kucharzowi z Muppet Show, pozazdrościłem celebrytom, którzy stali się kucharzami, a poza tym lubię gotować, więc spotkamy się niejednokrotnie. Dzisiaj będziemy eksperymentować z przyrządem do mieszania, czyli z języka angielskiego, nazywa się to blender firmy Panasonic. Składa się on z maszyny typu A, która ma wszystko w sobie, składa się z kielicha. Kielich służy do picia lub też do miksowania i pokrywki, więc większej filozofii z tym nie ma, aczkolwiek okazuje się, że jest wiele różnych przycisków. Można tutaj zrobić lody, można tutaj zrobić zupę, a my dzisiaj będziemy robić tak zwane mango lassi, ale mocno zliftingowane. Do użycia mango lassi, do zrobienia mango lassi potrzeba, jak sama nazwa wskazuje, mango. Dodatkowo wykorzystam awokado, jeszcze nie wiem które. Jeżeli panie chciałyby sobie poprawić skórę, to polecam nie kremy za duże pieniądze, tylko wystarczy bardzo dobre awokado raz w tygodniu. I mleczko kokosowe firmy takiej, żeby po prostu dało się je otworzyć. Dzisiaj będziemy z tym walczyć. Niektórzy nie potrafią używać otwieracza do konserw, ale my postaramy się dzisiaj wyjątkowo to mleczko użyć. Tak jak mówiłem, mango lassi składa się z mango, z awokado. Do tego rozkrojenia mango lassi nie użyjemy koniecznie noża do pieczywa, więc ten nóż możemy odłożyć, ale możemy użyć takiego noża. Powinno się go rozkrajać mniej więcej w ten sposób, że szukamy pestki. Jest ono dosyć twarde, więc zobaczymy, czy nam się uda je odpowiednio obrać. Ale będziemy kombinować. Tak jak mówię, amatorstwo w kuchni polega na tym, że człowiek jest po prostu amatorem. Ktoś mi kiedyś pokazał, że tak powinno się mniej więcej obierać mango, czyli wkładamy szklankę za skórkę i jednym ruchem elegancko nam się obiera. Jestem jednak perfekcjonistką. Bierzemy kielich zwany kielichem, przerzucamy mango razem z sokiem. Ciekawe, jak pójdzie mi z awokado. Ten nóż naprawdę jest dosyć dobry, muszę przyznać. Widziałem taki patent, że wystarczy to przekręcić i na przykład awokado możemy wybrać łyżką. O, proszę, elegancko wychodzi. Zdecydowanie preferuję dojrzalsze awokado. Nie wiem, jak eksperci w kuchni to robią. Widziałem teraz taki myk, że bierzemy w ten sposób, przekręcamy i wychodzi sama. 5 lat podobno awokado musi rosnąć, żeby dało pierwsze owoce, ale jeżeli komuś się nie spieszy, to polecam zasadzić w domu. Później mamy czyste, eleganckie owoce. Awokado wybieramy łyżką. Wlewamy trochę mleka. Będziemy eksperymentować po drodze. Zamykamy. Jest pyszka, już mi ślinka cieknie. Wygląda to mniej więcej w ten sposób. No nie wiem, czy może być zdrowszy produkt na przekąskę, na przykład na drugie śniadanie. Widzę, że zostało na drugą szklankę, więc można zaprosić sąsiada lub jak na przykład ja wolę sąsiadkę. Tak więc polecam. Po pierwsze zdrowo, smacznie i zdecydowanie muszę przyznać, że Panasonic w tym momencie zdał swoją rolę, czyli bardzo dobrze zmiksował, jak blender powinien zrobić, czyli słowo blend, miksowanie, blender, mikser. Pozdrawiam bardzo serdecznie i do zobaczenia niebawem.